Dobry wieczór Państwu. Z niezwykłą satysfakcją Państwa witam na 22. już odsłonie Bydgoskiej Akademii Jazzu w wersji klubowej. Bydgoska Akademia Jazzu, dla tych, którzy oglądają to po raz pierwszy, jest to prezentacja wielkich artystów, którzy są jakby prowokacją do tego, żeby przedstawić kocioł talentów, który kipi w naszej Akademii Muzycznej. Niezwykle się cieszę, że możemy dla Państwa to robić tym razem online, ponieważ pandemia troszkę nas dusi. Dlatego też z niezwykłą satysfakcją witam wszystkie znajome twarze, które spotykałem na co dzień i mam nadzieję, że one są w tej chwili przed ekranami komputerów, tudzież telefonów, aczkolwiek wolałbym, żeby to Państwo odsłuchiwali na nieco większym sprzęcie, ponieważ pojawi się mnóstwo wspaniałych dźwięków dzisiejszego wieczora. Tematem wiodącym, postacią wiodącą jest kompozytor Victor Young. Victor Young jest postacią niebanalną. Przede wszystkim z tego powodu, że był bardzo płodnym i niezwykle pracowitym kompozytorem, aranżerem, bandliderem, niezwykle utalentowanym muzycznie człowiekiem, który urodził się na początku XX wieku. I dla nas najbardziej interesującym wątkiem może być to, że ma polskie korzenie. Victor Young urodził się w Chicago, urodził się w rodzinie emigrantów, polskich emigrantów o żydowskich korzeniach, o nazwisku Jabłoń. Zarówno ojciec, jak i mama mieszkali w Chicago i w tymże Chicago narodził się mały Victor. Victor niestety nie miał szczęścia, ponieważ jego mama zmarła dosyć wcześnie. No i wtedy podjęto również decyzję, kiedy Victor Young zaczął prezentować już dosyć duży talent muzyczny, ponieważ zaczął grać na skrzypcach już w wieku 6 lat, o powrocie do Polski. Natomiast Victor do Polski powrócił wraz ze swoją ciocią. Tam odebrał gruntowne wykształcenie i zaczął bardzo wcześnie grać na skrzypcach wraz z warszawskimi orkiestrami i również z kameralną orkiestrą i z orkiestrą filharmoniczną, gdzie jako nastolatek występował jako solista, co jest dosyć znaczące. O tym, w jak wspaniały sposób był utalentowany, świadczy chociażby to, że występował również jako nastolatek dla ówczesnego cara Rosji i był jako taki utalentowany człowiek zaproszony na jego dwór. Victor Young w 1920 roku powrócił do Stanów Zjednoczonych i tutaj jego polski wątek się kończy, gdzie wraz z tym pięknym wykształceniem, które odebrał w Polsce, zaczął działać na scenie amerykańskiej. Na scenie amerykańskiej, zanim dostał się do wielkiego show biznesu, musiało minąć parę lat, ale jego talent został od razu odkryty bardzo szybko i chciałbym na sam początek naszej audycji powiedzieć o pewnym utworze, który był jego debiutem. Był jego debiutem przede wszystkim fonograficznym i kompozytorskim. W 1928 roku zadebiutował utworem Sweet Sue. Utwór Sweet Sue również stał się znanym standardem jazzowym i dla polskiej publiczności znany jest najbardziej z brawurowej wersji wykonanej przez Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości Chałturnik, gdzie grali m.in. Jan Taszyn-Wróblewski, Tomasz Szukalski, Janusz Muniak i Zbigniew Namysłowski. Posłuchajmy fragmentu tego utworu. Co takie pięknie brzmi, co takie pięknie brzmi? To my, to my. Co tak pięknie brzmi? Szanowni Państwo, dość gadania, czas do grania. Kinga Zielska będzie śpiewała, Alan Balcerowski będzie grał na klarnecie, Mateusz Bliskowski na gitarze,
na perkusji Maciej Domagalski, ja będę grał na kontrabasie. Sweet Sue. Przede wszystkim z kompozycji muzyki filmowej. Pracował, napisał muzykę do prawie 300 filmów, co jest niezwykłym osiągnięciem. Był nominowany do Oscara 22-krotnie, ale przy ogromnej amerykańskiej konkurencji zdobył go tylko raz i to pośmiertnie. O tym jeszcze Państwu wspomnę. Natomiast znany był nie tylko z komponowania, aranżowania, prowadził również swoją orkiestrę. Orkiestrę Wiktora Younga. Jako kolejny utwór chcielibyśmy zaprezentować Państwu piosenkę, którą Państwo w tej chwili w tle słyszycie, Beautiful Love. Beautiful Love to w zasadzie piosenka skomponowana przez Wiktora Younga, Wayna Kinga i Egberta van Elsteina do słów Heavena Gillespiego. Dużo było tam autorów. Został on pierwszy raz zaprezentowany publicznie przez orkiestrę Wayna Kinga w 1931 roku.
Ta piosenka pojawia się po raz pierwszy w filmie Mumia, kiedy jest odtwarzana podczas sekwencji balowej, w której Helena zostaje telepatyczna, wezwana do muzeum. Ponieważ Beautiful Love jako taki traktowany przez jazzmenów jest jako standard jazzowy, pozwoliliśmy sobie tą piękną i miłosną melodię zagrać w nieco odmiennej formie, w nieco odmiennym tempie i zagrają dla Państwa Maja Babyszka na fortepianie. Dodam tylko jeszcze, że Maja przez chwilę w tym pandemicznym czasie studiowała w Berklee School of Music w Stanach Zjednoczonych. No niestety ten czas jest trudny nie tylko dla ludzi występujących, ale również uczących się za granicą. Także Maja wróciła na chwilę do nas, z czego skrzętnie korzystamy. Na perkusji cały czas Maciej Domagalski, ja zagram na kontrabasie. What have you done to me? I was content.
Jako kolejny utwór usłyszymy w zasadzie ikoniczny, że się tak wyrażę, standard Stella by Starlight. Jest to bardzo mocno eksponowana piosenka czy standard jazzowy przez wielu, wielu wykonawców. Nagrywał to m.in. Charlie Parker razem ze smyczkami. Nagrywał to wielokrotnie Miles Davis. Dexter Gordon nazwał nawet tak swoją płytę tym tytułem, Stella by Starlight. Stella by Starlight została skomponowana jako temat filmowy w zasadzie w 1944 roku do filmu The Uninvaded. Pojawiający się jako motyw instrumentalny, motyw przewodni w 1946 roku Ned Washington napisał do niego tekst. Tytuł musiał zostać włączony do tekstu, co zaowocowało nietypowym umiejscowieniem, ponieważ fraza pojawiła się mniej więcej w 3/4 utworu, a nie na początku, ani na końcu. Także tekst też jest ciekawie skonstruowany w tej piosence. W pewnym momencie filmu główny bohater Rick mówi do Stelli, że gra jej serenadę. To jest właśnie Stella by Starlight. Poza tym pojawia się ona jeszcze w 5 innych filmach jako piosenka towarzysząca scenom miłosnym, czy w filmie Casino z 1995 roku wykonywana jest również przez Raya Charlesa. A my usłyszymy Stella by Starlight w następującym składzie. Zagrają Kajetan Sobieraj na trąbce, Alan Balcerowski na saksofonie tenorowym, Mateusz Bliskowski na gitarze, Bartek Werachowski na kontrabasie i Maciej Domagalski na bębnach. Tutaj należy zwrócić uwagę, że Bartek Werachowski jest moim studentem na kontrabasie od pół roku. Także zwróćcie na niego szczególną uwagę.
Kolejnym utworem, który Państwo usłyszycie, jest piosenka standard Love Letters. Love Letters pochodzi z 1945 roku. Została opatrzona tekstem Edwarda Heymana i piosenka mimo to pojawia się jednakże bez tekstu w filmie o tym samym tytule Love Letters i była nominowana do Oscara. Natomiast niestety tego Oscara w tym 1945 roku nie zdobyła. We wrześniu 1945 roku znalazła się na 11 miejscu listy Billboardu i wykonywana jest w tym filmie jako motyw muzyczny, ale pojawia się wielokrotnie. Ta piosenka zdobywa sławę również jako remake. Remake wykonywany przez Elvisa Presleya w roku 66, ale największą sławę przynosi temu utworowi Alison Moyet, która w 1987 roku wędruje wraz z Love Letters aż na czwarte miejsce list przebojów, brytyjskich list przebojów, gdzie przez 12 tygodni ta piosenka jest na liście. A Love Letters zagrają Kajetan Sobieraj, Alan Balcerowski, Kacper Kasprzak na pianie, Bartek Werachowski i Maciej Domagalski. Thank you.
Kolejnym utworem, który Państwo usłyszą, jest Dookoła świata. Dookoła świata jest utworem, który jako jedyny w twórczości Wiktora Younga został nagrodzony najwyższą nagrodą filmową za muzykę. Niestety Wiktor Young nie doczekał tego, ponieważ zmarł kilka miesięcy wcześniej, zanim te nagrody były wręczane. Tak więc utwór Around the World w wykonaniu Mai Babyszki dedykujemy Wiktorowi Youngowi oraz tą wersję, którą Maja wykona. Maja Babyszka, Around the World. One Minute to Zero to romantyczny film wojenny z 1952 roku z Robertem Mitchumem i Anne Blythe w rolach głównych. Osadzony jest w początkowej fazie wojny koreańskiej i wyprodukowany jako ostatni film przez Howarda Hughesa. Był to również konstruktor samolotów, bardzo znana, ekstrawagancka postać hollywoodzka. Film przedstawia działania armii amerykańskiej i sił powietrznych USA w południowej Korei. I w tym filmie pojawia się jeden bardzo, bardzo znany motyw. Jest to instrumentalna ścieżka dźwiękowa do tego filmu. I pojawia się tutaj po raz pierwszy When I Fall in Love. Ten utwór interpretowany przez mnóstwo wykonawców, chyba najbardziej znaną jego wersją jest wersja Nat King Cole'a, wykonywany
oryginalnie jest przez Doris Day i stała się światowym hitem. Drodzy Państwo, When I Fall in Love usłyszymy w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej z Bydgoszczy i zaśpiewa Filip Czarnecki. Na fortepianie towarzyszyć będzie Maja Babyszka, a na fligelhornie Kajetan Sobieraj. When I fall in love, it will be forever. I can feel that you
group is when I fall in love with you. Drodzy Państwo, zbliżamy się do końca naszej akademii. Mamy jeszcze jeden zespół do zaprezentowania i dwa utwory, które również pochodzą z filmów. Większość standardów, większość z tych melodii, które stawały się evergreenami i miały niezwykłą popularność w Ameryce i na świecie, pochodziła z filmów. W tym wypadku mamy również rozpowszechniony przez Nat King Cole'a utwór Weaver of Dreams, czyli będziemy tkać o snach. I na koniec usłyszymy I don't stand a ghost of a chance of you. Drodzy Państwo, te dwa ostatnie utwory będą wykonywane w składzie. Sebastian Dębek na saksofonie tenorowym, Sara Kosentka na fortepianie, Marek Krause na gitarze basowej i na perkusji Bartek Wojke. And your strange fascination, you're a weaver of dreams. Thank you.
love you. Why did you let me fall? Why should it be when it's plain to see? Thank you.
Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za uwagę. Jest nam niezmiernie miło, że byliście z nami. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy ponownie zaprezentować talenty naszych studentów. Co do Wiktora Younga, nie chcę czytać całej jego biografii, ani opowiadać rzeczy, które są ogólnie dostępne w internecie. Chciałbym tylko w pewien sposób powiedzieć, że nie tylko my drepczemy jego ścieżkami. Bardzo piękną ścieżkę muzyczną i wspomnieniową, że tak powiem, wydreptał pianista Kuba Stankiewicz, który odkrył go na nowo dla polskiej publiczności, między innymi w Mławie, gdzie spędził dzieciństwo Wiktor Young. Odbywa się festiwal, odbywają się koncerty jego imienia. Kuba Stankiewicz nagrał płytę z jego utworami. Myślę, że Wiktor Young jest znany bardzo szerokiej rzeszy publiczności. Nie tylko w związku z tym, że był bardzo zdolnym i utalentowanym człowiekiem, ale przede wszystkim dlatego, że napisał niesamowitą ilość niezwykłych, niezwykle melodyjnych, wpadających w ucho przebojów. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne edycje. Mam nadzieję, że będą to edycje na żywo, bo szczerze mówiąc się niezwykle stresuję, patrząc w to szklane oko kamery. Dziękuję bardzo, żegnam się z Państwem i wszystkiego dobrego. Zdrowia.